ciepły. Ja tu mam coś źle rozcarte na twarzy. Możemy nie patrzeć na tę część moją twarzy, patrzmy tu może źle. Cześć kochani, kochane, witam Was serdecznie i zapraszam do filmiku, który będzie tagiem. To jest film, do którego nagranie otakowała mnie Ania z kanału Fokusowana. Oczywiście Anię pewnie wszyscy znają, ale jeżeli ktoś jeszcze nie zna, to zapraszam bardzo. Ania jest bardzo niesympatyczną osobą, bo to jest jedna z tych osób, do których mówi się, że jesteś sympatyczna, to się obrażają. Także ja bardzo lubię takie osoby. Polecam kanał Anny Fokusowanej. W każdym razie Ania otagowała mnie do nagrania tego tagu. To jest The Blush Tag. Czyli tag o po prostu różach do policzków. Ja nie jestem największą na świecie fanką róży, zdecydowanie wolę bronzery i rozświetlacze, ale tak przejrzałam pytania, przejrzałam moją kolekcję i niestety mam tych róży bardzo dużo. A czasami niestety wszystkiego mam za dużo. W ostatnim czasie tak się akurat złożyło, że używam tych róży więcej, a to za sprawą rzeczy, która będzie pojawi się w ostatniej odpowiedzi, więc nie uprzedzajmy faktów. Także ostatnio zaczynam się coraz bardziej lubić z różami, oczywiście odpowiednio dobranymi do koloru mojej buzi, bo wiadomo, że róż źle dobrany może bardziej zaszkodzić niż pomóc, a róż dobrany dobrze może fajnie ożywić, ocieplić i tak dalej naszą karnację. Nasz makijaż dopełnić. Najprawdopodobniej dzisiaj by mi pomógł, ale nie użyłam i już mi się nie chce o tym myśleć. Nawet nie mam lustra pod ręką, a nie widzę w podglądzie, także jeżeli coś nie tego jest, to trudno. Musimy z tym jakoś żyć. Lecimy, zaczynamy. Pytanie numer jeden. Najlepsze opakowanie. Najlepsze opakowanie według mnie ogólnie kosmetyków i też róży to są opakowania firmy Burberry. Ale to jest mój gust i w ogóle uwielbiam. To akurat nie jest róż, bo tutaj akurat mam bronzer, także mało oszustwo, ale mówimy tutaj o opakowaniu, które jest bardzo ciężkie, bardzo luksusowe, mają tutaj wyrzeźbioną, jakby wygrawerowaną tą ich krafteczkę. Tutaj jest napis Burberry, tutaj zawsze z tyłu jest kolor nam wypisany w taki bardzo ładny sposób, po prostu wszystko jest dopracowane, wszystko jest ładnie wyważone, my czujemy ciężar, my czujemy te pieniądze wydane, jeśli o to chodzi, zawsze jest w środku lusterko, naprawdę bardzo fajne, bardzo przyjemnie zamykające się, otwierające się opakowania i rzeczy do twarzy, i rzeczy do ust. Także moje ulubione to są zdecydowanie opakowania firmy Burberry. Też lubię opakowanie firmy Becca. To akurat też oszustwo, bo tu mam rozświetlać, ale róże są podobnie opakowane, w podobnym opakowaniu, tylko mniejszym. To znowu jest plastik, taki matowy plastik, dużo mniej oczywiście luksusowy, jest to luksusowo wykonane, a z tyłu jest taki metalowy coś. I też jest w środku oczywiście o lusterką, tak jak widać, takie małe kompaki, które znowu trzeba tak docisnąć, ale bardzo mi się jakby tak no podobają mi się po prostu estetyka statków kosmicznych, bardzo mi odpowiada, jeżeli chodzi o te opakowania. Dobra, drugie pytanko. Najładniejszy kolor. Najładniejszy kolor to powiem po prostu o kolorze stricte. Nie chodzi mi tutaj o kolor, który najlepiej wygląda na mnie, albo którego najbardziej lubię używać, tylko jak patrzę na różne róże, o, to jest ładny kolor. Jako kolor sam sobie. To jest kolor, który mi się podoba. To jest kolor Bliss, to jest cień, przepraszam, róż Makeup Geek. Przepiękny kolor sam w sobie mogłabym mieć i zapewne mam sukienki w tym kolorze, bluzki w tym kolorze, szminki może za jasne. Ale to jest bardzo ładny kolor sam w sobie, też bardzo ładny jako róż, ale jako kolor jest prześliczny. Oczywiście ostatnio też na kanał wrzucałam jakiś czas temu filmik ze swatchami tych wszystkich cieni róży z Makeup Geeka. Prawie go tutaj nie widać, bo on jest dosyć jasny jak na moją rękę, przynajmniej wiecie o co chodzi. Także można w tym filmiku zobaczyć sobie swatche tych wszystkich rzeczy, ale to jest bardzo ładny kolor sam sobie. Bliss Makeup Geek. Pytanie numer 3. Najbardziej napigmentowany róż. Mam tutaj te róże i zesłoczuję je, ale wiem, że będę cała uwalona. To są róże od firmy Inglot, seria AMC. Mam tutaj kolor 66, czyli taką cegłę. Mam kolor, a to jest nawet nie seria AMC, to jest normalna, kolor 52, taki zimny róż, bardzo ładny, taki flamingo, powiedziałabym. I mam też serii AMC kolor 67. I powiem Wam, to jest jedno delikatne dotknięcie. To jest taki pigment. My tutaj mówimy o szaleństwie. Jedno delikatne dotknięcie. Akurat tutaj tak nie widać, ale wiecie o co chodzi. To jest taki róż, którym trzeba bardzo, bardzo uważać. Ten 66 to jest
Dobrze, 67 to jest pomarańcz, chciałam powiedzieć. Ten 52 to na przykład to jest ten taki flamingo pink. Widzicie ten pigment? Po prostu to jest jakiś odlot, jeżeli chodzi o napigmentowanie. Z nimi trzeba naprawdę bardzo, bardzo uważać, bo... No bo można, to są takie kolory, którymi można sobie po prostu zrobić krzywdę na twarzy, że tak powiem, bo nie chcemy czegoś takiego, takiej plamy na twarzy. I potem ta czerwień to jest... To jest to. Z tym trzeba bardzo odtwarzać. Uważać. Ja ten czerwień kupiłam z myślą stosowania tego jakby do bronzera. Nie wiem, czy oglądałeś taką technikę, o której mówi kiedyś Wayne Goss. To jest stosowanie właśnie czerwonego różu, zwłaszcza u mężczyzn, jako takiego podbicia koloru naszej twarzy. Dobrze roztarty, w dobrych miejscach zaaplikowane, daje jakby wrażenie, jakbyśmy były na słońcu. Bo oczywiście, kiedy przebywamy gdzieś tam cały dzień na słońcu, jakiś czas na słońcu, to nasza twarz jest taka przyczerwieniona. Ona nie jest od razu brązowa, ona ma taką sobie czerwień tego rozgrzanej skóry od słońca. Także czerwony właśnie róż może coś takiego pomóc nam uzyskać. Bardzo fajna sprawa. W każdym razie to były mega pigmenty, mega. Potem róż na co dzień. Co dzień piszemy razem. W każdym razie róż na co dzień. Mam tutaj takie trzy różne róże. Pierwszy róż to jest róż, którego ja lubię używać. Powiedzcie jakiemuś Anglikowi, żeby to powiedział. Pierwszy róż to jest róż, którego ja lubię używać na co dzień. Udało się. To jest róż Milani Luminoso, o którym tutaj nie będę pierniczyć, bo wszyscy doskonale wiedzą, że go kocham. Bardzo ładny, ciepły. Ja tu mam coś źle roztarte na twarzy. Możemy nie patrzeć na tę część moją twarzy. Patrzmy tu, może jest lepiej roztarte. W każdym razie to jest bardzo ładny, ciepły róż z połyskiem, który przepięknie ożywia naszą skórę, naszą facjatę. Odrobinę działa jak taki rozświetlacz. Nie za bardzo go widać, ale twarzy dodaje tego czegoś takiego, wiecie... Fajnym też bardzo różem jest róż od firmy Rimmel, którego nazwy tutaj niestety nie mam, gdyż kiedyś kupił mi go Tomasz i narysował mi takie małe serduszko i napisał mi KG, to są moje inicjały. Było to bardzo słodkie, ale przez to nie mam pojęcia, jaki to jest kolor. Spróbuję oczywiście znaleźć gdzieś na stronie i wam napisać. To jest też taka bardzo ciepła, taka brązowawa. To jest jakby na granicy jasnego bronzera i różu, o, powiedziałabym. Czekajcie, bo chcę tylko Milanie porównać. To jest ten Rimmel, a to jest Milani. Widzicie, Milani jest takie, Rimmel jest oczywiście matowy, znaczy leciutka satynka, jest taki bardziej brązowawy. Można go też używać jako cienia, ja go też jako cienie używałam. Bardzo fajny, świetny dla bardzo jasnych cer, jako lekko taki ciepławy właśnie odcień, którego no tak tu będzie ciężko go uchwycić, ale taki bardzo ciekawy po prostu kolor na co dzień. Widziałam, że będę cała brudna tego Inglota oczywiście. I też fajny bardzo kolor, który też długo go używałam. Zwłaszcza jak miałam ciemniejsze włosy, takie bardziej chłodne. To jest kolor Coral Flash z firmy Boots No. 7. Nie wiem, czy on się nazywa Coral Flash, jak on z koralem niewiele ma wspólnego. To jest po prostu taki dosyć zimny róż. Przynajmniej tak wychodzi na mojej karnacji. Jeszcze czekajcie. Nie są za mocno napigmentowane, także nie da się nimi zrobić krzywdy. To jest ten Number 7 Boots. To jest Rimmel. Jak widzicie, one oba są bardzo delikatnie napigmentowane, co jest fajne, bo rano w pośpiechu, właśnie tak na co dzień... No łatwo jest go nałożyć, ciężko jest z nim po prostu przesadzić, także to jest bardzo przyjazny kolor dla takich bardziej zimnych karnacji, a to jest takie dla bardziej ciepłych karnacji, tak. Także tak to wygląda u mnie. Kolejne pytanie, numer 5. Róż na imprezę. Na imprezę prędzej bym nawaliła bronzera i oświetlacza, ale jeśli już chciałabym błyszczeć tak do świecie, do końca, to wzięłabym ze Slika róż w kolorze... jak to się nazywasz? To jest w ogóle paleta do konturowania ze Slika, to jest kolor Fair 372. Jak widzicie, bronzer był kiedyś moim ukochanym bronzerem, bo go już prawie nie ma. Ale to jest róż, który się bodajże nazywa, jeżeli się nie mylę, Rose Gold, czy coś takiego. Nie ma niestety tutaj nazwy, ale znajdę. To jest ten róż. To jest taki troszeczkę odpowiednik Nars Orgasm. Niestety nie mam Narsa Orgasmu, nie mam dzisiaj z Narsa przynajmniej przy sobie. Ale to jest jakby to odrobinę jego odpowiednik ze Slika. Jak widzicie, to jest taki bardzo piękny, bardzo błyszczący róż, który ma w sobie odrobinę właśnie różowości, ale też ma takie złote drobinki, mieni się na złoto, także myślę, że to byłaby fajna rzecz właśnie na imprezę, żeby tak ożywić twarz, też dosyć mocno jest napigmentowany, bardzo ładnie się błyszczy właśnie, także tego różu ja osobiście użyłabym na imprezę, chociaż nie użyłabym różu na imprezę, bo na imprezie zrobiłabym się jeszcze bardziej czerwona niż jestem i
dużo bardziej ciepła na twarzy, delikatnie rzecz ujmując, także nie podwijałabym tego w ogóle różem, no ale to jest to. Nabytek, którego żałuję, jest taki jeden róż, który jest, nie wiem w ogóle czemu go kupiłam. To jest znowu Inglot, cholera, ale nakleiłam, kurde, jestem głupia, bo nakleiłam tutaj blaszkę. Czemu nakleiłam blaszkę? A, nie nakleiłam, sama się nakleiła, sorry, jestem. To jest Inglot róż numer 100. To jest teoretycznie taki, jestem cała czerwona tego nie dotam. To jest taki bardzo neutralny, bardzo ładny, delikatny róż dla bladych karnacji, ale on ma w sobie takie, za przeproszeniem, kurewskie drobiny. On ma w sobie bardzo duże, srebrne drobiny brokatowe. I on sam w sobie jest śliczny, nie wiem czy widzicie, ale te drobiny po prostu osypują, to jest ten kolor, bardzo jasny, taki bardzo ładny dla bladych cer, tak jak mówiłam. Wszystko jest ok, tylko te drobiny po prostu one się osypują po całej twarzy i jesteśmy całe, po prostu one mi latają w powietrzu w tym momencie. Jesteśmy calutkie w brokacie. Gdyby nie ten brokat, to ten kolor byłby przepiękny, ale po prostu brokat jest paskudny. Numer 100 w Inglocie. Idźcie sobie zobaczyć, jak wygląda źle wykonany róż. To jest to. Najmniej używany róż. To jest taki róż z koreański. On się nazywa Cushion Blusher, firma Peripera. Kolor numer 01, Pleased Pink. I to jest znowu bardzo fajne, fajna, wiecie jak ta gąbeczka brzydko wygląda? Jakoś tak zżółka. To jest taki bardzo ładny kolor, bo to jest taki bardzo, o Boże, dobra. To jest taki bardzo jasny, znowu taki pale pink, bardzo ładny, jasny róż. Ale ta gąbeczka, nie wiem, on jest odrobinę za jasny, tak mi się wydaje. Ta gąbeczka tak źle go nakłada, tak się trzeba tak obić twarz tą gąbeczką. Nie wiem, same nakładanie jest takie strasznie nieprzyjemne. I właśnie widzę, że ten kolor mi zżółkł. Wygląda jakby się zepsuło. Fuj. On był kiedyś bardziej różowy. Myślisz, że ten kolor mógł się zepsuć? Fuj, on nie był taki różowy. Chyba mi się zepsuł. Ale w każdym razie ta gąbeczka była bardzo nieprzyjemna i trzeba było tak sobie nią obijać twarz. Tak. To nie było fajne. To był inny kolor. Myślę, że to się zepsuło. Fuj. Trzeba wywalić, ale tak są ręką teraz. Dobrze, mając rękę tak, mam nadzieję, że mam ogoloną pachę, ale nie będę tego sprawdzać obleśnie na wizji. Nie wiem, po co powiedziałam o tym na głos. Przemieńmy to. Najmniej używany róż to było to. Róż najczęściej używany albo taki, z którym by się nigdy nie rozstawała. To znowu byłby Milani Luminoso. Jest naprawdę przeze mnie bardzo często używany. Jedyny jego minus to jest to, że zawiera talk w składzie, także talk na dłuższą metę na moje tutaj pory zapycha, więc muszę sobie go czasami odstawiać, ale gdybym mogła go nie odstawiać, to bym go nie odstawiała nigdy, używała bym go codziennie. Cały czas pamiętam o tej obleśnej ręce z tym obleśnym różem, który według mnie się zepsuł. Muszę tak trzymać. Ulubiona marka. Nie mam ulubionej marki róży, bo nie jestem koneserką róży. Nic mi się nie powtarza. Może Makeup Geek, bo mają te róże bez talku i w ogóle są tanie dosyć. Tak przeliczając na jak długo nam róż starczy, to tak, że powiem Makeup Geek, ale tak naprawdę nie jest jakiś mój mega ulubiona marka pod tym względem. Odkrycie poprzedniego roku. To na pewno będzie ten róż z maka. To jest w ogóle jedyny mój róż z maka, bo ja nie jestem taką strasznie makową dziewczyną, chociaż coraz bardziej do maka się przekonuję. I to jest seria limitowana I'll Hold My Breath, seria z Ellie Goulding. I to jest różo brązer teoretycznie, ale ten brązer jest na tyle ciepły, że też można go używać jako takiego bardzo ciepłego, delikatnego różu. I ta góra jest naprawdę prześliczna, to jest taki bardzo ładny, delikatny, lekko właśnie koralowy, różowawo, ciepławy, bardzo długi opis róż. On jest matowy, natomiast brązer ma w sobie bardzo delikatne drobinki, bardzo długo trzyma się na buzi, bardzo fajnie się tego używa i być może zakupię więcej róży po prostu z maka dzięki temu produktowi, bo naprawdę ciekawa rzecz i bardzo, bardzo mi się podoba na mojej buzi. Ulubiona marka od kiedyś poprzedniego roku. Najbardziej praktyczny róż, to według mnie, jakbym miała jeden taki wybrać i wziąć, który byłby praktyczny, byłby to róż w kremie od firmy Max Factor i to jest akurat kolor 14 Soft Pink. Trochę zaczyna śmierdzieć jak stara szminka. To jest minus róży w kremie, że właśnie one według mnie, ja jestem przewrażliwiona i dla mnie jak coś zaczyna dziwnie pachnieć, to już nie jestem w stanie tego użyć na twarzy i na ustach, no way. Także to jest jego minus, ale ogólnie kolor jest bardzo fajny, bardzo przyjemny, wiem, że go używałam z wielką przyjemnością i dlatego jest według mnie, jakie było pytanie? Praktycznym, że wystarczy po prostu palec, bierzemy palec, rozcieramy i nakładamy jak mamy gdzieś wolne miejsce i po prostu wklepujemy w twarz i to daje taki bardzo piękny,
świeży, młodzieńczy połysk i przy tym róż. Naprawdę bardzo fajny produkt, bardzo łatwo się używa, praktyczny, bo malutki, możemy go wszędzie wrzucić i jest ok, także to jest praktyczny. Najmniej praktyczny, to dla mnie niestety to są te róże z Inglota. To jest seria AMC Face and Body Illuminator, ale to, czyli rozświetlacz twarzy i do ciała. Ja mam akurat ten, mam dwa kolory, to jest kolor 64 i to jest taki rozświetlacz, którego można właśnie używać jako różu, tylko i wyłącznie tak mi się wydaje, bo on jest bardzo, jak na rozświetlacz, on jest taki bardzo, już Wam pokażę, jest jaki, taki jest. On jest taki różowy. Jego, no to powiedzmy sobie, że to nie jest stricte rozświetlacz, on jest za bardzo napigmentowany, żeby był takim stricte rozświetlaczem. To będzie fajny różo rozświetlacz, zwłaszcza dla ciemniejszych cer, ale dla jasnych wydawało mi się, że też będzie bardzo fajny. Problem jest taki, że ta pompka daje nam tego produktu strasznie dużo. Tak jak mówię, no tyle, nie? To jest minimalnie, a tym można by sobie spokojnie całą twarz dwa razy po prostu obsmarować. Także tego produktu za dużo się nakłada, on jest bardzo mocno napigmentowany, także po prostu bardzo źle mi się, no nie wiem, nie potrafię go w idealny sposób nałożyć na moją twarz. Muszę mieć jakiś, nie wiem, muszę bardziej z nim popracować, ale palcami mi się to nie sprawdza, za dużo mi się go nabiera, nierówno mi się nakłada na twarz. Fajnie, jeżeli sobie tak gdzieś, wiecie, rozetrzemy na ciele, to może ładnie wyglądać, ale jako róż, no według mnie jest dosyć mało praktyczne, bo źle się po prostu to nakłada, opakowanie jest dosyć duże, za dużo się tego wypompowywuje za jednym zamachem, także... Tutaj akurat nie za bardzo. Najdroższy róż, to wydaje mi się, że w mojej kolekcji to jest ten z Hourglass. Ja mam akurat w kolorze Mood Exposure. Trochę żałuję, że wzięłam ten kolor, a nie inny. Tak jakiś cieplejszy. Myślałam, szczerze mówiąc, że ten kolor będzie bardziej... Czekajcie, bo nie mogę otworzyć. To jest taki kolor. Myślałam, że ten kolor będzie bardziej brązowy, natomiast on jest troszeczkę na mnie zimny i fioletowy. Za zimny, za fioletowy i za jasny. Niestety. One mają to do siebie, że one mają takie, widzicie, są wymieszane i nigdy nie wiemy, ile dostaniemy tego rozświetlacza jasnego, a ile pigmentu ciemniejszego. Ja akurat mam dużo rozświetlacza i to daje na mnie efekt taki troszeczkę brudnawy. Nie za fajnie to wygląda. Wydaje mi się właśnie... Czy ja powiedziałam, że jest za ciemny? Chodziło mi, że jest za jasny, za chłodny i taki żaden w sumie. Nic dobrego dla mnie nie robi. Wydaje mi się, że dziewczyn o bardzo jasnej cerze i ciepłych, zimnych podtonach, przepraszam, może być bardzo fajny, ale dla mnie jest taki se. Może jeszcze z nim popracuję, ale wydaje mi się, że jest taki se, żałuję, że nie kupiłam cieplejszego odcienia i on był chyba drogi, jeżeli dobrze pamiętam. Najtańszy to na pewno będzie Miss Po... wrócił. Waliłam się tym śmierdzącym, no dobra, nie śmierdzi, ale tym dziwnym dziadostwem po bluzce właśnie, świetnie, nieważne. Mówimy o najtańszym różu. To będzie róż Miss Potty Insta Glow. On przysięgał, kosztował chyba z 1 funta na jakiejś promocji. Bardzo mocno napigmentowany, 5 gram, 006 Shiny Coral się nazywa. Tak mówię, dosyć mocny pigment, tak to wygląda. Już nie mam miejsca na swatche na tym moim ciele ograniczonym. Tu, to jest ten kolor. Nie ma w sobie jakoś mega rozświetlenia, myślałam, że będzie bardziej rozświetlał, ale ma w sobie taki delikatny połysk. Myślę, że można z nim fajnie popracować, ja jeszcze z nim za bardzo się nie bawiłam, powiem Wam szczerze. Raz go nałożyłam i mi się nie spodobał, ale może go nałożyłam po prostu za dużo. Ale to jest tak, to jest taki coś, taki dosyć ostro różowawy, czerwonawo-różowawy, taki lekko połyskliwy róż. Może się komuś podobać i naprawdę kosztuje grosze w budzie. I co tu jeszcze jest za pytanie? Że jestem cała brudna, jestem zirytowana całym tym filmikiem. Tu mam jakąś plazmę na ręce. Ostatnie pytanie. Anka, ale mnie wrobiłaś. W każdym razie ulubiony pędzel do różu. To jest ten pędzel. To jest pędzel, o którym już mówiłam milion razy na tym kanale. To jest pędzel numer 14 Wayne Goss. Pewnym przypadkiem, bo akurat miałam okazję go kupić, kupiłam, bo kupuję wszystkiego pędzle w ciemno. 14 to jest takie coś. Kupiłam bez przekonania, a zmienił moje życie, jeżeli chodzi o róże. To jest ta rzecz, o której mówiłam na początku, że to jest rzecz, która zmieniła moje podejście do róży. Do różu. Nakłada idealną ilość różu, da się nawet najbardziej wkurzający róż ten nabrać, bo on jest bardzo delikatny, ale też jest taki rozcapierzony na tyle, że potrafi fajnie nabrać tego różu. Nie za dużo, nie za mało, nie jest za bardzo zbity. Więc ten róż jest tak fajnie rozproszony, idealnie po prostu nakłada, jest milutki, mięciutki, wspaniały, kocham go, pragnę, dziękuję.
sobie, że go sobie kupiłam, bo tak jak mówię, wróciłam do używania róży. I to jest tyle, ja muszę zakończyć dramatycznie, nagle, gwałtownie i się umyć, po prostu jestem śliczna. Dziękuję bardzo za oglądanie, dziękuję Ani za otagowanie mnie. A jeżeli ktoś w czymś mnie otagował i ja jeszcze nie nagrałam tego tagu, to ja proszę bardzo, żeby mi przypomnieć w wiadomościach prywatnych, że mnie otagowano, albo na fejsie do mnie napisać, albo tutaj, ale czy na fejsie, bo prędzej odczytam. I proszę mi dać znać, że mnie czegoś otagowaliście, bo wiem, że mi to umyka, bo taka moja felerna natura. W każdym razie bardzo dziękuję za oglądanie. Zapraszam też do wypisywania Waszych ulubionych róży, jeżeli takowe macie, albo do Waszych bubli różanych. Idę umyć tą moją rękę w dziwnym kolorze, który kiedyś był inny. Nieważne. Miłego dnia Wam życzę i do zobaczenia znowu. Pa! Zostaw lajka. Ciebie to nie zaboli, a mnie da dużo szczęścia. Dzięki i pa, pa!